Witam. Porozmawiajmy o słowie witam. Wbrew popularnej opinii, ów zwrot wcale nie jest pomiotem szatana, którego pod żadnym pozorem nie wolno używać poza domem. Prawdą jest jednak, iż tradycyjnie witam stosuje się w języku mówionym, a nie pisanym. Dlatego gdy owe słowo pojawia się w tekście, w którym mieszanie elementów języka mówionego i literackiego jest częścią stylu, na przykład w literaturze popularnej lub nieformalnym wpisie na blogu, wtedy nie razi to jakoś specjalnie. Tymczasem witam użyte w oficjalnym piśmie, na przykład w podaniu do Rady Wydziału Filologicznego, nie jest to zbyt dobrze widziane. Ponieważ w polskiej kulturze listy są postrzegane jako pisma formalne, tak, nawet wtedy, gdy piszemy do naszej szanownej koleżanki Kasi z drugiej C, z którą wymieniamy się Pokemonami, użyć witam teoretycznie nam nie wypada. To samo dotyczy e-maili, które często postrzegane są jako właśnie listy, tyle że elektroniczne. Osobiście uważam jednak, iż jeśli mail zawiera LOL, milion wykrzykników, uśmiechniętą buźkę oraz emotikonę przedstawiającą produkty uboczne przemiany materii, krótkie witam nie jest największym z twoich problemów. To wszystko nadal nie wyjaśnia jednak, skąd tak gwałtowne emocje towarzyszące owemu słowu. Dlaczego na tak wiele osób ów niewinny zwrot działa jak płachta na byka? Powodem są konotacje, które niesie ze sobą witam. Zgodnie ze zwyczajem w rozmowie używają go osoby starsze, stojące wyżej w hierarchii społecznej. Dlatego jeśli powitałeś w ten sposób wykładowcę lub nauczyciela, gratulacje! Właśnie nieświadomie rzuciłeś mu wyzwanie o stanowisko osobnika alfa. Powodzenia w walce na śmierć i życie, która zaraz nastąpi. Stąd właśnie wzięło się przekonanie, iż słowa witam najbezpieczniej używać we własnym domu w stosunku do gości. Przestrzeń potrafi zmienić balans władzy. Tak, na zewnątrz jesteś moim zwierzchnikiem, ale tu, w moim domu, jesteś tylko gościem. Natomiast ja jestem gospodarzem i należy mi się szacunek. Dlatego właśnie organizator konferencji powita wszystkich zebranych na jej uroczystej inauguracji. A początkująca pisarka fantazy o ego większym niż cały kontynent afrykański powita gości na swojej stronie, na której mówi o sobie i swojej twórczości oraz swoich projektach i jeszcze zamieszcza na niej swoje opowiadania do czytania za darmo. Po co jednak w ogóle mówić witam, skoro jego używanie jest tak bardzo skomplikowane? Czy nie lepiej po prostu zastąpić je jakimś hej albo innym cześć i zapomnieć, iż kiedykolwiek istniało? Pozwólcie, że opowiem wam pewną anegdotkę. Mieszkańcy Podlasia mają tendencję do nadużywania dla. Na przykład zamiast film dedykowany jest Leksie, powiedzą film dedykowany jest dla Leksy. Językoznawcy postanowili uświadomić biednych ludzi i zaczęli uczyć, iż używanie dla to błąd. W rezultacie jedna z białostockich firm pośpiesznie usunęła tablicę z napisem parking dla pracowników i na jej miejsce powiesiła nową, podpisaną parking pracownikom. Hiperpoprawność również może doprowadzić do różnych niezręczności językowych. Dlatego używaj witam śmiało, z dumą i bez lęku. Tylko może nie przy swoim wykładowcy. Dziękuję za 25 subskrypcji. Owe wideo jest dedykowane wam wszystkim. Zwłaszcza Katarzynie Szefioła-Nagel, która to właśnie zainspirowała mnie do poruszenia tematu zwrotu witam. Jeszcze raz wszystkim wam serdecznie dziękuję. Jesteście wspaniali, a będziecie jeszcze wspanialsi, jak dacie łapkę w górę i napiszecie komentarz. Wtedy to już w ogóle będziecie bóstwami na wieki czczonymi w pamięci ludzkiej.